Największym zabytkiem związanym z panem Pulteney jest most, który nakazał zbudować. I do tego mostu popłyniemy łodzią. To all of you in Poland. Yeah. And I'm sorry we sold you short after the Second World War. I apologize for my forefathers' mistakes. Naprawdę mówiliśmy na te wszystkie galerie, muzea, nawet stare kościoły. Cześć, witajcie, z tej strony Kasia. Mieszkam w przyczepie, pracuję na kempingu i podróżuję. Dzisiaj jestem w Bath i właśnie opuszczam przemiły hotelik Pulteney House, który Wam polecam. Idziemy do centrum, idziemy żegnać się z Bath i idziemy pożegnać się w wielkim stylu, bo zakończymy naszą wizytę w Bath małym rejsem po rzece Avon. Także przybijcie ze mną łapkę w górę i zapraszam Was na kolejną wycieczkę po urokliwym Bath. I takie właśnie jest Bath. Idziesz, a tu co krok, zabytkowy kościół, przepiękne pałace, muzea, galerie. I zaraz pokażę Wam jedną z najświetniejszych ulic w Bath, nazwanych właśnie od pana Pulteney, Sir Pulteney. I o nim też Wam dzisiaj opowiem. Doszliśmy do okolic Sydney Garden. Stoi tutaj przepiękne muzeum, Holborn Museum zdaje się? Tak, Holborn Museum, proszę bardzo, kolejny pałac. I to w odległości dosłownie 5 minut od mojej kwaterki. I jeżeli ten pałac robi na Was wrażenie, to zobaczcie, co jest naprzeciwko. Ulica, która jest zupełnie nie brytyjska, zupełnie nie angielska. Wspaniała, nazwana oczywiście po najbogatszym swego czasu człowieku w Wielkiej Brytanii, Sir Pulteney. Pulteney Great, przepraszam bardzo, Great Pulteney Street. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej okazałych ulic, nie tylko w Bath, ale i w całym kraju. I co ciekawe, o tych trzech mężczyznach, którzy zbudowali i stworzyli Bath, architekt, przedsiębiorca i celebryta, o których opowiadałam Wam w innym filmie, o nich jest bardzo głośno, kiedy zaczynasz czytać o Bath. O panu Pulteney już mniej, a to dlatego, że wzbogacił się na plantacjach, na niewolnictwie i generalnie na wyzyskiwaniu innych ludzi. I to mu przyniosło status najbogatszego człowieka w Wielkiej Brytanii. Ta ulica była jedną z jego większych inwestycji w mieście. To pokoje dla gości, pokoje dla letników, moi drodzy. Nie żadne tam pałace dla arystokracji, która żyła tu na stałe. Nie, nie, nie. To było takie georgiańskie B&B. Pokoje do wynajęcia dla letników, którzy przyjeżdżali tutaj zażywać wód. Ale w Bath zawsze najważniejsze było to, jak wyglądasz, jak cię widzą inni. Stąd mój dzisiejszy biały kołnierzyk, żeby jakoś wtopić się w tłum i w te piękne kamienie. Przyjeżdżano tutaj, żeby konkurować o panny, o panów, o kawalerów. To było serce, życie towarzyskiego w Anglii, więc każdy chciał się tutaj pokazać. I stąd też te domy i ta dbałość, żeby wszystko było piękne i estetyczne, bo to było miejsce, w którym się bywało, w którym trzeba było się pokazać. Taka georgiańska ścianka. Ulica jest wspaniała i robi wrażenie do dziś swoim rozmachem, pięknem tych domów, ale największym zabytkiem związanym z panem Pulteney jest most, który nakazał zbudować. I do tego mostu popłyniemy łodzią. To już prawie koniec naszej wizyty w Bath, ale chciałam Wam opowiedzieć o Big Issue. To jest magazyn, który jest sprzedawany na ulicach Wielkiej Brytanii przez ludzi, którzy są między domami. Tak naprawdę są bezdomni. I właśnie tutaj przyszłam porozmawiać z takim panem, który sprzedaje ten magazyn. I to jest po prostu forma zatrudnienia ludzi, którzy nie mają pracy, nie mają domu, są bezdomni. Kupują te magazyny za funta 50, muszą za nie najpierw zapłacić. I później je sprzedają za 3. Przynajmniej. Ja dałam trochę więcej, bo to naprawdę big issue, duża sprawa. I used to work on top of double-decker buses that went around the city, and I explained all about the history of the town. So are you a local, Chris? I'm born and bred here in Bath, yeah. Oh, lovely. So a life you spent here? Not all my life. I've been abroad. I've lived in London for a while, but once you're from Bath, it's like being on a long elastic band. You always seem to end up back here. You come back. Yeah, okay. Yeah. So today you are selling Big Issue. You're usually here by H&V.
Normally, there's a bit of a scrabble for, you know, for pitches. It's dog eat dog out here, so. But it's hard by the Abbey. If you get here early, you can generally secure yourself the pitch, and then you can maybe make a few pounds if you're lucky. So God willing. So how many did you buy? What's your batch? How many have you got to sell? I generally buy them in batches of four in case I overreach myself, because I need to have enough money to feed myself and also to keep enough to sell the next time. Four? You usually buy four of them? I normally buy four, yeah. £6, that's right. Yeah. And you hope to make double? Yes. Okay, Chris. Thank you for talking to me. Mm-hmm. And I hope that people who watch this video... Hey, hang on. Oh, sorry, yeah? Greetings to all of you in Poland. Yeah? And I'm sorry we sold you short after the Second World War. I apologize for my forefathers' mistakes. Well, not everyone, so few people even remember about this, Chris. I suppose, in the name of all Poles, w imieniu wszystkich Polaków, akceptuję przeprosiny Chrisa. Okay, well, Chris, nice talking to you. I hope you will sell all of them very quickly. Thank you very much. I proszę was, jeżeli będziecie zwiedzać Wielką Brytanię, zwróćcie uwagę na ludzi, którzy nie kradną, próbują zarobić. I po prostu próbują utrzymać się w świecie, który jest brutalny i bezwzględny. Mimo piękna tego miasta, widziałam tutaj mnóstwo ludzi, którzy po prostu siedzą na ulicy. Jest im bardzo ciężko, także nie oglądajcie się na bok. Zatrzymajcie się, kupcie gazetę, bo to jest po prostu pan, który pracuje tutaj. Dzięki. Mieliśmy przyjść tutaj prosto na Łódź, ale oczywiście nie mogę przejść od punktu A do punktu B, nie spotykając kogoś i nie rozmawiając z kimś. Dzisiaj był to Chris. Miałam sobie na tej łódce kupić kieliszek wina, ale postanowiłam kupić od niego magazyn. Postanowiłam, że to lepsza inwestycja. I kiedy już wyłączyłam kamerę, Chris nieśmiało powiedział, że jest absolwentem Oxfordu. I wiecie co? Ja mu wierzę. On może być absolwentem Oxfordu, bo właśnie tak czasami toczy się życie. Być może następnym razem, kiedy przyjadę do BAF, znowu będzie przewodnikiem. I znowu będzie w porządku, ale naprawdę tak łatwo jest dzisiaj wylądować na ulicy, że okej, nie chcę was tutaj do niczego namawiać, po prostu jak macie ochotę wesprzeć Big Issue, będąc w BAF czy gdzieś indziej w Wielkiej Brytanii, to myślę, że warto. Tymczasem już za chwileczkę, już za momencik wejdziemy na pokład tego cruisera. River Adventures zapraszają. Popłyniemy sobie na most niechlubnego pana Pulteney. I to jest rzeka, popłyniemy rzeką Avon, która łączy się z kanałem. Tam widzę, jest, to nawet nie jest narrow boat, to jest barge, to jest wide beam chyba. Ale łodzie typu narrow boat też pływają po rzece Avon. Pogoda dopisuje i szczerze mówiąc, to miałam nadzieję, że to będzie łódź z otwartym pokładem. Hello, my name is Billy and welcome to the Lady Pamela. This is a 1966 Norfolk Broads boat and it's just been given historical status. So everything you see around you is original, from all of the wood furnishings to the fire right next to me. We do light it in the winter. Luckily the sun is shining at the moment. Okay, so this is the River Adventures in Bath. Yes, Bath River Adventures. We're on the River Avon at the moment. Avon's the Celtic word for river, so we're literally on the river this morning. This is one of nine River Avons in the country. It goes to Bristol, that's just in front of me right now, and then goes and turns up to the Kennet in Reading and then to the Thames in London. So quite a long stretch of river, but not as big as the Warwickshire Avon, which flows through Stratford-upon-Avon, birthplace of William Shakespeare. Thank you very much, Billy. Thank you. So here's a galley. Kuchnia, proszę bardzo. So you do use it in winter? Yeah, in the winter. Oh, lovely. Super. Tutaj taki lounge, living room. And it turns into a bed? Yeah, you pull it forward and it would turn into a full bed. Oh, lovely. This is wider than a narrow boat. Yes, yeah. It is. Yeah, it's shorter but wider. Amazing. Panie i panowie, pływający karawan. Yeah, I live in a caravan actually. Oh, wow. Jak mówiłam wcześniej, do dyspozycji gości jest także bar. No dobra, idziemy na zewnątrz. Hello. Kapitan zabawia nas pogawędką. But the building you see on the side is the original toll house. Opowiada.
tutaj na tym filarze są zaznaczone poziomy powodzi starych. Wow! 1894 jest mniej więcej w połowie. Rzekę na szczęście uregulowano i już nie ma tutaj powodzi. Ojejku, jak fajnie! Zobaczcie, narrowboat, płyniemy. Cieszycie się? Bardzo fajna para tutaj na tej łodzi, Alex i Billy, bardzo sympatyczni. Naprawdę polecam wam. Zadyszkę, kurczę, świetna atrakcja. Tutaj zaczyna się Kenneth and Avon kanał. Właśnie, widzicie? Narrow boat płynie na kanał. Można dopłynąć do Reading. Ale fajnie, kurczę, jak się cieszę. Jaka piękna pogoda na wycieczkę łodzią. Mijamy właśnie oryginalny wiadukt kolejowy zaprojektowany przez Brunella. Tak kiedyś wyglądała cała linia kolejowa Great Western z takimi pięknymi wieżyczkami. Wszystko było piękne. Jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę mgliszłem na te wszystkie galerie, muzea, nawet stare kościoły. Dla mnie bycie w ruchu to najlepsza forma zwiedzania. A najlepiej na łodzi? Na wodzie. Kapitan właśnie powiedział, że tutaj na tym kościele mają gniazdo sokoły wędrowne i jest tam umieszczona kamera. Musimy znaleźć. Na tym patyku z okna jest kamerka i streamuje sokoły. Super. Właśnie przepływamy pod mostem, zaraz przepłyniemy pod mostem, North Parade, to jest most, którym ja codziennie chodziłam do mojego pokoiku tutaj w Bath, no i to jest most, po którym paradowało towarzystwo, żeby je całe Bath widziało w pięknych strojach. Ten oryginalny most był zbudowany z żelaza, po wojnie odbudowano go w kamieniu lokalnym. A na horyzoncie majaczy już most niechlubnego handlarza i właściciela plantacji, pana Poultney. Zbliżamy się do śluz. Tutaj jest śluza po prawej i tutaj taki stopień, który zabezpiecza Bath przed powodzią, tak zwany weir. Ten stopień tutaj zbudowany został w latach 70., ale jak już mówiłam w innym filmie, regulowano tutaj rzekę od czasów średniowiecznych, żeby nie zalewała miasta. A główną atrakcją Poultney Bridge są sklepy, które są zbudowane na górze mostu. I to jest chyba idealne miejsce, żeby zakończyć moją przygodę w Bath, pożegnać się z wami tutaj na wodzie, na rzece Avon. Miasto jest zachwycające. Właściwie nawet nie wiem, jak narodził się mój pomysł i pragnienie, żeby to miasto zwiedzić i zobaczyć. Nie pamiętam już, gdzie pierwszy raz je widziałam, kto mi o nim powiedział, ale wizyta tutaj była strzałem w dziesiątkę i na pewno wrócę. Mam nadzieję, że wam też tu się podobało. Dajcie mi znać, co myślicie o Bath, czy ten film zachęcił was, żeby je odwiedzić. Co wam się podobało najbardziej, a co najmniej. I do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, teraz jest dobry moment, żeby to nadrobić. Cześć! Pozdrawiam cię serdecznie i dzięki za uwagę. Do następnego razu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.